Święta Bożego Narodzenia to czas wzajemnej życzliwości, przebaczania i rodzinnego ciepła. Każdy z nas pragnie przeżyć te święta w gronie najbliższych, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, to najważniejsze. No i czego? Żeby u nas się lepiej działo w Praszce. Żeby było więcej pracy, żeby nie musieli ludzie dojeżdżać, żeby młodzież nie uciekała, tylko zostawała, żeby była praca. No i żeby było pięknie. Wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia dużo. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych i bez zmartwień. Żeby spędzili wspólnie te święta przy stole, razem z bliskimi i połamali się opłatkiem. Zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Pomyślności, żeby się wszystkim jak najlepiej powodziło. I życzliwości do innych ludzi. Święto Bożego Narodzenia to także uroczyste spotkania przy świątecznym stole, na którym pojawiają się przeróżne potrawy. W wielu domach obowiązkowo pojawić się musi barszcz z uszkami oraz ryby w różnej postaci. Śledź, jak zwykle. Śledź i karp. Barszcz z uszkami, pierogi, ryż z jagodami. No co jeszcze? Kapusta z grzybami, karp oczywiście, ryby inne. Barsz z łóżkami, pierogi z kapustą z grzybami, śledzie oczywiście muszą być, ryba. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas ma nadzieję, że pod choinką znajdzie swój wymarzony prezent. Wymarzony prezent? Ładny szalik z czapką. Prezent? Rękawiczki. Ja już mam prezenty takie małe, dwa, także żeby były zdrowe. Mam męża, z którym jestem już 51 lat, więc nie potrzebuję prezentu. Mąż jest moim prezentem. Chyba nie mam wymarzonego prezentu. To, co dostanę, będzie dobre. Szanowni mieszkańcy, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych świąt. Na pewno spotkacie się w te święta przy świątecznym stole ze swoimi najbliższymi. Oby te spotkania upływały w radosnej atmosferze. Życzę Państwu na Nowy Rok wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i oby Państwo byli szczęśliwi.